witam w kolejnym temacie, no retro, bo mowa o latach 80. 90. Chciałem tu przedstawić problemy, z jakimi borykali się programiści w tamtym okresie. Ktoś może powiedzieć, a to już dawno było i nieprawda. Otóż nie. Owszem, kiedyś taki komputer miał ileś tam pamięci i najczęściej nie dało się jej rozbudować, albo ta rozbudowa była koszmarnie droga, a raczej kosztowna, lepsze słowo. Droga to mi się z asfaltem kojarzy. Teraz można powiedzieć, a za mało pamięci dołożymy, za wolny procesor dołożymy, taki co jest szybszy. Ale wszystko ma swoje granice i jest pewna granica, której nie daje się przekroczyć, bo przecież nikt, żeby zagrać w jakąś tam gierkę, nie będzie kupował komputera za 100 tysięcy złotych, żeby miał tam milion rdzeni, tetrabajty pamięci i tak dalej. Więc kiedyś napotkamy tą granicę, zwłaszcza w mikrokontrolerach, gdzie pamięć flash nie jest z gumy. Co lepsze, mikrokontrolery pozwalają rozbudować ją, ale to podwyższa koszty urządzenia i w wielu wypadkach spowalnia, praktycznie zawsze spowalnia program, który korzysta z zewnętrznej pamięci flash. Podobnie i zewnętrzna pamięć RAM też jest wolniejsza niż wbudowana. Dobrym przykładem jest tu AVR, a nawet STM32. Już nie wnikajmy w szczegóły techniczne, bo to jest temat na kolejny film. Dlaczego tak się dzieje, że ten dostęp do tych pamięci jest dużo wolniejszy? Wiemy już, że kiedyś napotkamy tą granicę i wtedy wiedza z lat 80. czy 90. może nam się przydać. Spotkałem się z realnym właśnie problemem przesyłania danych, obrazu, dźwięku, gdzie trzeba było to skompresować i dekompresować niejako online, i wszelkie algorytmy typu w wypadku dźwięku MP3 odpadały ze względu na ogromny narzut mocy procesora, ogólnie zasobów wielkości pamięci RAM flash. Ale są algorytmy, które nie są tak doskonałe, ale w tym wypadku się dobrze sprawdzą, bo na małym procesorze, nawet na legendarnych prockach jak Z80, będą działały dość skutecznie, bo kompresja 1:4 jest dość kusząca, a MP3, no tak typowo, to mamy kompresję 1:10, no dużo więcej, ale przepaść między wymaganiami stawianymi procesorom, które to obsłużą, jest ogromna. Podobnie jest z obrazem. No i teraz chciałem tu dać już konkretny przykład, jak rozwiązywano pewne kłopoty, problemy. Otóż słynny temat ramek w komputerach z lat 80., bo w 90. mieliśmy Amigę, która tych ramek nie miała, tylko sztucznie je tam, powiedzmy, tworzono. Ale taki ZX Spectrum, Atari i tak dalej miał ramki. Po co były te ramki tak w ogóle? Głównie po to, że monitor CRT, im dalej od osi pionowej poziomej, tym miał większe zniekształcenia. Na filmach nie było tego za bardzo widać, poza tym kamera też miała zniekształcenia. Kamera nagrywała ze zniekształceniami,
telewizor odtwarzał to też z podobnymi zniekształceniami, one się, powiedzmy, niejako znosiły. Inaczej było w wypadku cyfrowego generowania obrazu. Powstawał taki efekt, powiedzmy, trapeza, teraz nazywanego jak w wyświetlaczach, w rzutnikach, gdzie ten obraz ma troszeczkę inny kształt, biegający od prostokąta. Ogólnie im dalej od osi, tym gorzej. No, na brzegach było najgorzej, więc wymyślono ramki, dzięki którym ten obszar, gdzie ten obraz był najlepszej jakości, był wykorzystywany, a wszystko naokoło miało jakieś tam tło, które najczęściej można było kolor tego tła zmieniać, tylko kolor. Oczywiście te ramki denerwowały, bo zawężały ten obraz. I takim pierwszym ciekawym rozwiązaniem likwidacji ramek, nie wiem jak to było w wypadku Atari czy Spectrum, bo wychowałem się na C64, używano pewnej sztuczki i tu ją dokładniej wyjaśnię. Otóż układ ten miał rejestr, w którym można było zawęzić wyświetlany obraz o 8 punktów u góry i na dole. A po co to było? Było to po to, że jeżeli tu mieliśmy jakiś płynący napis, na przykład z góry do dołu, to gdy tu sobie umieściliśmy jakąś tam literkę, jakiś tam znak, spróbuję dobrać rozmiar, żeby w miarę pasował, to mogliśmy zrobić płynny scroll. Był taki rejestr, który umożliwiał przesuwanie całego obrazu o 8 pikseli w górę lub w dół i pozwalało to, żeby ta literka, ten obiekt wyjeżdżał w płynny sposób. Natomiast jakbyśmy nie mieli tych ramek, to wyglądałoby mniej więcej tak, że jeżeli ta literka już wcześniej była, to ona ładnie tu się nam wysunęła, a teraz następna od razu wskakiwała tu, no i znowu płynnie się przesuwała. Jak zawężyliśmy ten obraz, to mogliśmy niejako ukryć te pierwsze 8 pikseli, żeby to ładnie, płynnie wyglądało. Tych pikseli tu na dole nie trzeba było ukrywać, bo to ładnie wyjeżdżało, ale ramka była zwężona, żeby scroll w górę też działał tak samo ładnie. Podobnie było z obrazem w osi poziomej. Też można było zawęzić ten obraz. No i teraz trzeba już wniknąć w budowę układu wizyjnego. Jest to taka już niepublikowana, coś czego producenci nie przewidzieli, nie myśleli, że tak można. Otóż ktoś wpadł na pomysł, bo tak, układ wizyjny, gdy zawęziliśmy on, żeby wyświetlać ramki pionowe, podobnie jest oczywiście z poziomami, on czekał na określoną linię. Nie chcę tu już wnikać konkretnie, jaki tam będzie numer, ale jeżeli tu było 40, a 40 było kolumn, a linii ile w pionie, no już nie pamiętam. No nieważne, niech będzie, że to jest liczba, powiedzmy 200, to w pionie było 240, jak kojarzę, ale oczywiście mogę się mylić, niech będzie, że to jest 240. Jak zawęziliśmy ten obraz, to było tu ta dolna linia znikała już w linii 232, tak, minus 8. Jak działa układ wizyjny? W chwili, gdy obraz był normalny, to w momencie wykrycia linii 240 wyświetlał tu ramkę. Gdy był zawężony w 232. No i ktoś wpadł na pomysł, żeby pomiędzy tymi liniami, na przykład do 233,
wywołać przerwanie, które linia, powiedzmy tam 233, która powodowała przełączenie układu wizyjnego z trybu 240 punktów w pionie na 232. W tym momencie niejako układ wizyjny głupiał, no i przecież linia będąc w 233, on czekał na linię 232. No wiadomo, że się nie doczeka zbyt szybko, dopiero w następnej ramce. Więc cały czas wyświetlał tu normalnie tło, a nie ramkę. No naturalnie już po minięciu tej linii 240 należało znowu przełączyć na wyświetlanie pełnego obrazu i proces powtarzać w każdym przerwaniu. W ten sposób likwidowaliśmy ramkę górną i dolną. No ale tam tekstu nie dało się wyświetlić, tak, ale sprite'y można było wyświetlać. Układ był tak zbudowany, chodziło też o ukrywanie, o płynne wyjeżdżanie sprite'ów. Jeżeli sprite'a mieliśmy na... jakiś sobie kolorek wybiorę. Jeżeli mieliśmy tam jakiś ten sprite tu gdzieś, to chodziło o to, że można było płynnie z niewidocznej części wjechać na widoczną, tak? I tu podobnie można było się schować za ramkami. Czyli sprite'y były wyświetlane niejako w każdym miejscu, tylko były niewidoczne z powodu ramek. Krótko mówiąc, ramka miała wyższy priorytet niż sprite. Podobna reguła była też w likwidowaniu ramek bocznych, no ale tu niestety trzeba było się więcej napocić, wycelować tu w mniej więcej to miejsce, a biorąc pod uwagę, że jeden cykl procesora, jak dobrze pamiętam, go 6502 w C64 to trwał mniej więcej tyle co 4 piksele, no to był z tym problem, a trzeba było tą operację powtarzać nieco ramkę, jak w wypadku ukrywania pionowych, tylko co linie. Więc to się komplikowało na tyle, że generalnie ograniczało to się najczęściej do wyświetlania obrazków na całym ekranie, jakiś dem pokazać, że można. No jeszcze dało się muzyczkę odtwarzać, bo w momencie tu już, znaczy było trochę czasu w czasie tego wygaszania pionowego, więc dało się tam próbować jeszcze tą muzyczkę, ale generalnie to były statyczne obrazki, jakieś tam demo i koniec. Natomiast likwidowanie ramek górnej i dolnej to było normalnie, można używać w grach, w programach, działało to dobrze, tam narzut tego czasu procesora nie był duży. Teraz chciałem jeszcze poruszyć problem przesuwania ekranu, scrollingu. Jak wspomniałem, były rejestry umożliwiające przesuwanie do 8 bitów w lewo, no w zasadzie w jednym kierunku, czyli 8 bitów w dół, ewentualnie, i tu już nie pamiętam, w lewo czy w prawo, chyba w lewo. Korzystając z tego zawężonego obrazu, można było sobie robić taki płynny scrolling, ale sprzętowo tylko 8 punktów. No, była taka metoda, że dało się przesuwać o więcej, ale ona do gier się nie dawała. Fajnie wyglądało to w demach, w praktyce
nie do wykorzystania. Więc jak tak naprawdę realizowano taki scroll? Otóż przesuwano sprzętowo o 8 pikseli. Jak już przesunęliśmy o te 8 pikseli, na przykład w lewo, wtedy całą tą pamięć obrazu, która miała, no i tu się zaczynają problemy. Grafika to jest 8 kilobajtów, tekst 1 kilobajt. No jeszcze tam kolory dochodziły, no więc troszeczkę więcej, ale nie wnikajmy w szczegóły. Trzeba było przesunąć sprzętowo już, znaczy sprzętowo, programowo w pamięci ekranu o ileś tam pikseli, wstawić tutaj nową kolumnę i znowu płynnie wysunąć te 8 pikseli. Łatwo było policzyć, że na pewno nie dało się 8 kilobajtów przesunąć w czasie od wyświetlania jednej ramki obrazu, aby ten scroll był płynny. Nie było jakiegoś tam szarpania. Nawet 1 kilobajt nie dało się przesunąć. Ale wiele gier to realizowało i to na przykład przykładem jest gra, którą napisałem. Ona znajduje się teraz, jakiś tam opis w necie się znalazł kiedyś tam. I zobaczycie, że ma płynny scrolling. Przesuwam tam. Alright, Commodore 64 here, we're back. You got one called Super Penetrator, that I'm pretty sure is the same. Przejdźmy tutaj, trochę pominiemy. Kto chce, ma tutaj adres, może sobie tam obejrzeć tą grę. The Sniper. Zrobi modyfikację, wstawię swoje czołówki. Co nie zmienia faktu, że w grze... What about no collusion? No. No energy, no. Some Commodore Scramble games. This actually is Scramble, but just... running much slower and, you know, it's not one-to-one with the arcade hardware, obviously, but, yeah, wow. Better music than Scramble, because Scramble didn't have any music originally, but, Może wyłączyć dźwięk, żeby lepiej było mnie słychać. No, jak widać, obraz płynnie się przesuwa. No jak to było zrealizowane? Tu jeszcze jest ciekawa sztuczka, że sprite'ów w Commodore było 8, a jak tu się przyjrzymy, to mamy statek kosmiczny, który, jak pamiętam, składa się z dwóch sprite'ów, bo jeden był za mało, tu są dwa połączone ze sobą. Mamy bombę, mamy strzały, czyli już nie mamy czterech sprite'ów, a tu jest full tych rakiet, tych różnych obiektów. Rozwiązałem to prosto, tam było widać artefakt. To jest po prostu grafika, tak naprawdę tekstowa. I w momencie, kiedy ta rakieta ma startować, wtedy jest likwidowany ten obrazek graficzny, a nanoszony sprite. Dlatego wygląda, że niby tych sprite'ów jest dużo, a tak naprawdę, wiadomo, nigdy nie przekracza się tu ich liczby 8. No większy problem miałem, no tu wiadomo, że musiałem się ograniczyć, że tych obiektów nie mogło być więcej ruchomych jak 8, czy tam w kolejnych etapach też. O, tu będzie zaraz kolejny. Też tu tych ruchomych to musiałem się ograniczyć. Też tu były jakieś sztuczki. Kody źródłowe tej gry są dostępne, kto chce, nie sobie znajdzie. Ale teraz tak, jakim cudem ja przesuwam ekran płynnie? Taki, powiedzmy, duży ekran. No jest to dosyć proste. To jest tak zwany samomodyfikujący się kod. Gdybym chciał normalnie przesuwać taki ekran najprostszym możliwym sposobem, zwiększę tu czcionkę, to aby przesunąć taki ekran, to trzeba tak, załadować
do akumulatora. Adres pamięci ekranu, to w momencie muszę to sobie podejrzeć. Załadować do akumulatora adres z pamięci ekranu. On się zaczynał pod adresem 16-kowym takim i żeby uprościć program, to po prostu używam indeksowania, po czym to byłoby przesuwanie w prawo, jak w lewo, to bym brał tu i przesuwał tu. I to robię w pętli. I to robię w pętli. Tu wcześniej gdzieś bym sobie ustawił liczbę tych kolumn. To się tak zapisywało, dana natychmiastowa, a tu byłaby ta etykieta pętli. Wszystko fajnie, ale czas wykonania tej operacji, żeby przesunąć cały ten ekran, częściej się jeszcze używało, nie wiem jak to będzie ze zmianą tego, no, indeksowania przez zawartość komórek pamięci jakiś tam. Nie chcę już się rozpisywać na cały ten program. Ogólnie taki dostęp trwa jeszcze dłużej. No, czyli X, Y to już tam drugorzędna sprawa, chodzi o ideę. Ogólnie jak przeliczymy to na cykle maszynowe, trwa to długo. Najszybszy sposób przesuwania to jest wykonanie w tym momencie, ekran ma 1 kilobajt, czyli mówimy o samym już ekranie, pomijam kolory, które pamięć kolorów też trzeba przesuwać, powtórzyć 1000 razy sekwencję. I tak dalej. Czyli nie mamy tego indeksowania, tylko wskazujemy konkretną komórkę, gdzie ją przenosimy. No ale jest mały problem. Po pierwsze, wklepanie wklepanie 1000 takich rozkazów jest, powiedzmy, upierdliwe. Druga rzecz, że sam Turbo Assembler, który był wtedy najpopularniejszy dla C64, nie był w stanie pomieścić kodu źródłowego, chociaż używał tokenów, nie był w stanie pomieścić takiego kodu źródłowego, takiej ilości tekstu. Więc co, sytuacja patowa? No nie. Owszem, można by używać jakichś no, mniej wygodnych assemblerów, gdzie kod mógł być dużo większy, źródłowy, one później kompilowały to, tworząc plik wynikowy, no ale to utrudniało to pracę, bo w kółko musieliśmy wczytywać ten makroassembler, wczytywać kod źródłowy, robić zmiany, zapisywać, generować kod wynikowy, uruchamiać, sprawdzać. No, mając Turbo Assembler było lepiej, bo
nie trzeba go w kółko ładować, bo on już siedział w pamięci. Kod źródłowy był w pamięci, nie trzeba było go ładować, ale ograniczało to wielkość tego kodu, jaki mogliśmy wygenerować. Więc co ja zrobiłem? To się nazywa kod samomodyfikujący. Napisałem kawałek programu, który generował ten kod. Gdzieś tam w jakimś obszarze pamięci wygenerowany był ten kod pod jakimś adresem i po prostu robiłem skok pod ten adres. Tu na końcu był generowany kod powrotu z podprogramu i wskakiwałem w ten kod, który się wykonywał, no powiedzmy, ekspresowo. No i ta sztuczka umożliwiała ten płynny scrolling bez żadnego szarpania. Co prawda go widać to na tym filmie, ale w rzeczywistości żadnego szarpania nie ma. Ten kod samomodyfikujący był zmorą amigowców w czasach, gdy pojawiły się Amiga 1200. Tam był użyty mikroprocesor już 68020, który miał pamięć cache. Jeżeli napisaliśmy kod samomodyfikujący się, to trzeba było wyzerować tą pamięć cache. W przeciwnym razie wcześniej wczytany kod do cache wykonywał się po prostu z cache'a, czyli przed modyfikacją. Więc gra napisana na Amigę 500 niekoniecznie zadziałała na A1200. No chyba, że ktoś pisał, może inaczej, no napisać nie bardzo mógł kod dla A1200, bo się na 500 na przykład nie wykonał, ale można było na 1200 wyłączyć, czy na wyższych procesorach wyłączyć pamięć cache i problem znikał. Ale to też była taka, no, nauczka dla tych piszących już na lepsze procki w starym stylu, że to nie chciało działać, więc trzeba było wywoływać zerowanie, że tak powiem, cache'a. No generalnie nie jest to dobra praktyka. Z czasem programiści dojrzeli do tego, że mają do dyspozycji lepsze procesory o większych możliwościach i jakieś zabytki typu AMOS, język programowania, po prostu no, znikły, bo nie miały już szansy bytu. Były, jak to się mówi, niesystemowe. Będzie jeszcze kolejny ciekawy film o paradoksu duszków. Jest to ciekawy temat. Teraz on nie występuje, a kiedyś było to dosyć ciekawe. No, dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do lajków i tak dalej.